Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest 8 podcast. Dzisiejsza sprawa, którą chcę Wam przedstawić, to sprawa nierozwiązana. Zatem jeśli ktoś nie przepada za takimi historiami, no to słyszymy się za tydzień. Natomiast dzisiaj, dzisiaj zabieram Was w podróż do Stanów Zjednoczonych. Przeniesiemy się do Stanu Maine. A konkretniej do miasta Winthrop, które położone jest nad jeziorem Maranacook i liczy około 6000 mieszkańców. Stan Maine znany jest ze swojej surowej przyrody, malowniczych wybrzeży, bogatej historii. Skrywa jednak mnóstwo także mrocznych historii, których nie powstydziłby się sam Stephen King. I dzisiaj przyjrzymy się jednej z takich właśnie historii, czyli nierozwiązanemu zaginięciu i śmierci Pameli Webb. Latem 1989 roku Pamela jest najprawdopodobniej w swoim najlepszym momencie życia. Ma 32 lata, właśnie kupiła swój pierwszy mobilny dom razem z kilkudziesięcioma metrami działki. Nowy nabytek napawa ją ogromną radością i potwierdza jej niezależność. Pamela od 13 lat pracowała, żeby w końcu ziścić swoje marzenie. Od tych nastu lat jej pierwszym i jedynym miejscem pracy jest firma Digital Equipment Corporation. To jedna z najpopularniejszych firm komputerowych w kraju w latach 80. i 90. Korporacja ma kilka oddziałów w Stanach Zjednoczonych. Pamela pracuje w oddziale w Augusta, który oddalony jest o około 20 km na wschód od Winthrop. W tej właśnie firmie poznaje Josha Clauda. Pracuje on w jednym z oddziałów firmy w stanie Massachusetts około 300 km od oddziału bohaterki tego podcastu. Pewnego dnia. Na początku lata 1989 roku Josh musi dotrzeć do oddziałów Augusta. Tam wpada na pamele i z miejsca daje się oczarować tej pięknej młodej kobiecie z bujnymi brązowymi włosami i promiennymi brązowymi oczami. Ona także nie pozostaje obojętna na fizjonomię Josha. Wkrótce po spotkaniu postanawiają związać się ze sobą. Teoretycznie problemem jest odległość, ponieważ Josh mieszka w mieście Mason w stanie New Hampshire około 285 km od ukochanej. Pamela naprawdę lubi Josha i chce się ustatkować, więc kilometry nie stanowią dla niej przeszkody. Przed zaginięciem spotykali się ze sobą przez dwa miesiące. Kobieta często pokonywała długą trasę z Winthrop do Mason, żeby spędzić czas z Joshem. Na początku lipca 1989 roku Pamela bierze kilka dni wolnego w pracy. Jej wolne obejmuje przedłużony weekend od 1 do 4 lipca. W sobotę pierwszego dnia miesiąca pogoda nie sprzyja wojarzom: pada deszcz i wieje porywisty wiatr. Josh i Pamela rozmawiają przez telefon przed jej wyjazdem. Mężczyzna dowiaduje się, że ukochana ma zamiar odwiedzić jeszcze siostrzenicę i siostrzeńca. Pamela jest bardzo blisko ze swoją rodziną i często wpada do najbliższych, żeby pomóc położyć do spania dzieci. Nie będzie miała okazji przez kilka najbliższych dni, żeby tę rutynę utrzymać. Kiedy urodziła się Angela, jej siostrzenica. Pam bardzo często odwiedzała siostrę, żeby odciążyć ją w obowiązkach świeżo upieczonej matki. 11-letnia w 1989 roku Angela pamięta swoją ciotkę jako tę, z którą miała najwięcej dziecięcych herbatek, zabaw w sklep albo przygód w okolicznych lasach. Rodzina opisuje 32-latkę jako otwartą na ludzi, ale jednocześnie cichą. Kobieta nie ma sekretów przed najbliższymi. Pamela kocha zwierzęta i ma psa o imieniu Tamper, który jest miksem dwóch raz Bigla i Basseta. Podczas rozmowy, Pamela pakuje się na wyjazd. Zabiera torebkę, trochę ubrań, Biblię. Jest znana wśród swoich znajomych i przyjaciół z żarliwego wyznawania wiary katolickiej. Z jej obliczeń wynika, że będzie u Josza około. Pierwszej w nocy 2 lipca. W trakcie 300-kilometrowej podróży ma jej towarzyszyć tamper. Pamela jeździ niebieskim pick-upem Chevy z 1981 roku. Trasa prowadzi autostradą Main. Żeby wjechać na drogę, musi kupić bilet. Robi to o godzinie 21.52. Mija godzina pierwsza w nocy, mija druga. Josh niepokoi się coraz bardziej nieobecnością Pameli. Kobieta jest punktualna i nie ma w zwyczaju jeździć bocznymi drogami. Dodatkowo zawsze informuje bliskich, że się spóźni. Jest zawsze na czas. Josh zgłasza zaginięcie kobiety 2 lipca o godzinie 10. W chwili zgłoszenia lokalny posterunek policji wiedział już, że nieopodal stał porzucony niebieski chevrolet. O godzinie 2:30 funkcjonariusz Jeffrey Haas zatrzymał się, żeby sprawdzić, czemu samochód z włączonymi awaryjnymi światłami stoi na poboczu. Wysiadł z radiowozu i podszedł do drzwi samochodu od strony kierowcy. Chevrolet miał przebitą oponę, a z tyłu leżało koło zapasowe. Po kierowcy nie było śladu. To, co zaniepokoiło funkcjonariusza, to dwie kałuże niezidentyfikowanej, ciemnoczerwonej substancji oraz kolczyk na ziemi. Wskazywało to, że doszło tutaj do jakiejś napaści i szamotaniny. Has zaświecił latarką do wnętrza samochodu. Wnętrze nie nosiło śladów szamotaniny. Na siedzeniu zauważył torebkę Pameli, jej dowód osobisty oraz psa Tampera. Zwierzę siedziało na przednim siedzeniu i wyglądało na bardzo wystraszone. Informacja o zaginięciu Pameli pojawia się w mediach jeszcze tego samego dnia. Komunikat miał na celu zwrócenie uwagi na 32-letnią kobietę drobnej postury, mającą około 155 cm wzrostu i około 45 kg wagi. Zaginiona ma brązowe włosy i oczy w takim samym kolorze. Włosy ma często zaplecione w warkocz. W chwili zaginięcia ubrana była w sweter, w dżinsową spódnicę i białe trampki z różowymi dodatkami. Ponad 70 osób odpowiada na apel o przekazanie informacji dotyczącej zaginięcia kobiety. Na co dzień w okolicy nie ma aż tak zintensyfikowanego ruchu samochodowego – ale w nocy zaginięcia Pameli, niedaleko, miał miejsce koncert rokowej grupy The Allman Brothers Band. Osoby zgłaszające informują śledczych, że widziały stojącego na pobożu Chevroleta i nic poza tym. W trakcie badania miejsca znalezienia samochodu, śledczy dochodzą do wniosku, że motywem sprawcy nie był rabunek. Wszystkie pieniądze zostały w torbie Pameli. Zebrane dowody wysłano do laboratorium w mieście Augusta, objęły między innymi próbki krwi znalezione w pobliżu Chevroleta. Śledczy chcieli sprawdzić, czy należą do 32-latki. Niestety już na samym początku trafiają na problem, nie wiedzą, jaką grupę krwi ma zaginiona i nie mogą tego ustalić. Póki co dochodzą do wniosku, że 1 lipca między godziną 22 a 23:30 Pamela zdała sobie sprawę, że ma przebitą oponę. Zatrzymuje samochód i wysiada, by ją zmienić. W trakcie tej czynności ktoś widzi 32-latkę. Zatrzymuje się i podchodzi do niej oferując pomoc. Kiedy Pamela przyjmuje ofertę, nieznajomy atakuje kobietę. Potem zaciąga ją do swojego pojazdu i, niezauważony przez nikogo, ucieka. Tymczasem poszukiwania stają się coraz bardziej intensywne. W niedzielę około 75 wolontariuszy, przedstawiciele policji stanowej, helikoptery oraz psy wyspecjalizowane w poszukiwaniu zaginionych przeszukują obszar najbliższych 30 km. Niestety, akcja nie przynosi żadnych rezultatów. Nikt nie znalazł ani kawałka dowodu, zwłok albo żywej kobiety. Harlton Webb, wujek zaginiony, opowiada o swojej siostrzenicy, że Pamela jest miłą dziewczyną, głęboko religijną, ufną, być może nawet za bardzo ufną, skłonna przyjąć pomoc od całkiem obcych jej ludzi. Ufność i ślepa wiara w dobro drugiej osoby sprawiła, że na odludziu w niesprzyjających warunkach czyli w nocy, pozwoliła do siebie podejść komuś, kto miał wobec niej złe zamiary. Po ponad dwóch tygodniach bezowocnych poszukiwań, w pobliżu autostrady, na wysokości miasta Franconi w New Hampshire, grupa robotników budowlanych robi sobie przerwę w pracy. Kiedy wysiadają z samochodów, z pobliskiego lasu do ich nozdrzy dotrze intensywny zapach rozkładającego się mięsa. Idą za zapachem i są pewni, że znajdą padnięte zwierzę. Tymczasem natykają się na leżące na skraju szczątki ludzkie. Wysokie temperatury, które panowały od czasu zaginięcia Pameli, sprawiły, że ciało było w bardzo złym stanie. Nawet na pierwszy rzut oka nie dało się ustalić, do kogo należało. Ubranie okrywające szczątki daje pewne wskazówki co do tego. Początkowo śledczy z New Hampshire twierdzą, że ciało nie może być ciałem PAM. Rozkład jest zbyt zaawansowany, żeby pasował do sprawy zaginięcia sprzed dwóch i pół tygodnia. Koroner porównuje uzębienie kobiety z kartoteką dentystyczną Pameli. To rozwiewa wszelkie wątpliwości. 18 lipca 1989 roku znalezione zostały zwłoki zaginionej 32-latki. Po przeprowadzeniu autopsji śledczy są w stanie ustalić, że przyczyną śmierci było zabójstwo. Niestety, z powodu zaawansowanego rozkładu zwłok nie mogą ustalić w jaki sposób zginęła. Czaszka nosi ślady wskazujące, że przed śmiercią otrzymała cios tępym przedmiotem w głowę. Zmarła w noc porwania. Była to nieokreślona zbrodnia o charakterze gwałtownym. W szczątkach pameli brakuje niektórych kości dolnej części ciała. Tutaj jednak śledczy są zgodni i za taki stan rzeczy wskazują dzikie zwierzęta. Franconia, miejsce, gdzie znaleziono Pamelę, jest oddalona o 3,5 godziny jazdy od porzuconego Chevrolet'a. Matka 32-latki, Virginia, zaprzeczyła, by jej córka miała jakiekolwiek powiązania z Franconią w New Hampshire. Z informacji, jakie posiadała, Pamela nigdy nie była w tym miejscu. Po zakończeniu wszystkich czynności przez koronera zostaje zorganizowana msza święta. Wybrano największy kościół w Wintrop. W nabożeństwie uczestniczy około 500 osób spośród lokalnej społeczności. Podczas mszy świętej ksiądz powiedział, gdyby Pamela tu była, prawdopodobnie wybaczyłaby swojemu porywaczowi. Taka właśnie była. Jej śmierć odcisnęła piętno na wielu osobach. Josh Cloud był ostatnią osobą, która opuściła miejsce pochówku. Jego cierpienie i smutek na jednym ze zdjęć uchwycił fotograf lokalnej gazety. Mama Pameli powiedziała reporterom: Jakoś się trzymamy, przynajmniej nie muszę się już zastanawiać, co się z nią dzieje. Nie wiem, jak inni ludzie, którzy mają kogoś zaginionego, sobie z tym radzą. Nie wiem, czy ja bym sobie poradziła. I chociaż rodzina z jednej strony zaznała odrobiny spokoju wiedząc, że ciało Pameli zostało znalezione i mogą ją pochować, to dopóki jej zabójca nie zostanie znaleziony i postawiony przed sądem, nigdy nie odczują prawdziwej ulgi. Przez następne kilka miesięcy śledczy próbują rozwikłać zagadkę śmierci 32-latki. Nie mają jednak świadków ani nic poza dowodami zebranymi na miejscu zbrodni. Pierwszy podejrzany pojawia się na widelcu śledczych niecały miesiąc po odnalezieniu ciała Pameli. To Randolph Jakobitz, który może się poszczycić kartoteką kryminalną. W wieku 17 lat został oskarżony o włamanie i kradzież samochodu, przywłaszczenie sobie kart kredytowych i gotówki. Incydent ten miał miejsce w stanie Pensylwania. Jego ostatnia zbrodnia to porwanie i wielokrotne napastowanie kobiety w Vermont. 13 czerwca 1989 roku młoda kobieta z Burlington w stanie Vermont jechała na wakacje na południe. Zatrzymała się na parkingu przy Interstate 91 w Westminster, żeby zadzwonić i skorzystać z toalety. Kiedy wychodziła z toalety, została złapana od tyłu, rzucona na podłogę i zakuta w kajdanki. W jej usta włożono ręczniki papierowe, a głowę zakryto poszewką od poduszki. Została zmuszona do wejścia do przyczepy. Jechali przez około pół godziny. Mężczyzna wszedł do przyczepy i wielokrotnie ją atakował. Po kolejnych czterech godzinach jazdy zostawił ją na poboczu autostrady w Bronxie w Nowym Jorku. Ofiara napaści przeżyła, a pobrane od niej próbki DNA połączono z Jakobicem. Kobieta wskazała go podczas okazania na komisariacie policji. Po aresztowaniu stał się również podejrzanym w sprawie napaści o charakterze seksualnym na kobietę z Maine, tak jak w przypadku poprzedniej kobiety, porzucił ją na poboczu. Incydent ten miał miejsce 12 maja 1989 roku. Ofiara napaści bardzo dokładnie opisała naszyjnik, który nosił sprawca pasował idealnie do biżuterii Jakobica. Śledczy zainteresowali się Randolfem, jednak na dzień pierwszy, drugi lipca mężczyzna miał bardzo żelazne alibi. Paragon za naprawę ciężarówki z Champlain w stanie New York oraz kwit wskazujący na fakt, że 1 lipca 1989 roku wjechał do Nowego Jorku o godzinie 18.30 po dostawie, jaką zrealizował w Quebecu. Niemożliwym byłoby dotarcie do Maine, żeby spotkać się z Pamelą. Tym samym Randolph Jakobitz zostaje wykluczony z kręgu podejrzanych, lecz decydują się na wprowadzenie wszystkich posiadanych danych do bazy FBI, VICAP, czyli rozszerzając tę nazwę Violent Criminal Apprehension Program. Sprawdzają, czy były inne zbrodnie w Stanach Zjednoczonych, które wydawały się podobne i okazało się, że tak. Pierwsza ze spraw dotyczy śmierci Barbary Angiu. W roku 1987 38-latka zaginęła w drodze do domu podczas powrotu z wycieczki na narty. 10 stycznia kierowca pługu śnieżnego zauważył jej porzucony pojazd na parkingu przy autostradzie I91 Northbound w Hartford w stanie Vermont. Drzwi były uchylone, a na kierownicy znaleziono czerwoną substancję. Ciało Barbary zostało odnalezione 28 marca 1987 roku przy jednej z dróg w stanie Vermont. Zadano jej wiele ciosów ostrzem. Dla śledczych zagadką było, dlaczego zatrzymała się tamtej nocy na parkingu, ponieważ od domu dzieliło ją zaledwie 10 minut drogi. Kolejną sprawą była zbrodnia dokonana na 22-letniej Jane Borowski. Incydent miał miejsce 6 sierpnia 1988 roku, około rok przed porwaniem Pameli. Jane zatrzymała się przy sklepie spożywczym po przekąski w drodze do domu. 22-latka była wtedy w siódmym miesiącu ciąży. Co prawda sklep był zamknięty, ale na zewnątrz stał automat, w którym kupiła napój gazowany. W związku z zamknięciem stacji, Jane nie planowała długiego postoju w tym miejscu od szybki zakup, łyk orzeźwienia i w drogę. Miejsce, w którym zatrzymała się Jane, znajdowało się przy Rut 9 South w Kini w stanie New Hampshire. Samochody przejeżdżały co kilka minut, a okolice rozjaśniały światła z wnętrza budynku sklepu. Wracając z zakupionym napojem, oczom młodej kobiety ukazuje się samochód marki Jeep. Wcześniej tam go nie było. Ciężko dostrzec, czy ktoś był we wnętrzu samochodu. Jane czuła się dosyć nieswojo, więc przyspieszyła krok i szybko wsiadła do swojego wozu. Kiedy już siedziała w samochodzie, z wnętrza Jeepa wyłonił się mężczyzna. Podszedł do jej samochodu od strony kierowcy. 22-latka nie zdążyła zamknąć i zablokować drzwi. Pochylił się i zapytał, czy telefon na monety przy stacji benzynowej działa. Zanim Jane odpowiedziała, mężczyzna chwycił ją i wyciągnął z pojazdu. Rzekomo Jane miała pobić jego dziewczynę. 22-latka była w zaawansowanej ciąży i zdecydowanie nie wdawała się ostatnio w żadne bójki. Kolejne pytanie padające z ust nieznajomego, to czy ma tablice rejestracyjne z Massachusetts? Ona odpowiada, że nie, są z New Hampshire. Po usłyszeniu odpowiedzi na to pytanie, mężczyzna wyciąga ostrze i zadaje jej 27 ran. Potem wsiada do swojego samochodu i odjeżdża. Prawdopodobnie założył, że Jane zmarła. Jednak 22-latka zebrała siły, wsiadła do auta i udała się do domu swojej przyjaciółki. Po drodze młoda kobieta zdaje sobie sprawę, że jej oprawca jedzie samochodem tuż przed nią. Jane dotarła do domu przyjaciółki. Napastnik, widząc to, zawrócił i przejechał obok domu. Obserwował, jak jej przyjaciele spieszą z pomocą. Potem odjechał z dużą prędkością. Tylko dzięki determinacji swoich bliskich Jane i jej dziecko cudem przeżyli atak furiata. Kiedy doszła do siebie, przedstawiła śledczym szczegółowy opis napastnika, żeby stworzyć jego portret pamięciowy, opisała pojazd i pierwsze trzy cyfry numeru rejestracyjnego. Niestety mężczyzna nie został złapany. Parking przed stacją benzynową, na którym nieznajomy zaatakował Jane, znajdował się w znacznej odległości od miejsca napaści na Pamele, bo aż 225 km. Jednak pomiędzy tymi dwoma punktami znajduje się miasto Cornish w New Hampshire. Tam została zaatakowana kobieta, której personalia nie zostały ujawnione publicznie. Ta zbrodnia miała miejsce już po porwaniu i pozbawieniu życia Pameli. Kobieta jechała drogą. Nieznajomy mężczyzna zatrzymał się obok niej i powiedział, że ma przebitą oponę, a tym samym powinna zjechać na pobocze, żeby ją wymienić. Nie czując się komfortowo, kobieta kontynuowała jazdę. Kiedy dla mężczyzny stało się jasne, że ofiara nie daje się wciągnąć w jego grę, zdenerwował się i zepchnął ją z drogi. Jej pojazd zatrzymał się. Mężczyzna wysiadł ze swojego samochodu i gwałtownie szarpał za klamkę i kopał w jej zamknięte drzwi. Krzykiem i przemocą próbował wymusić, żeby wysiadła z samochodu. Widząc jego zachowanie, ani myślała spełnić jego żądań, nie otwierała drzwi. Na szczęście dla niej, gdy mężczyzna próbował ją wyciągnąć z pojazdu, przypadkowy motocyklista zatrzymał się w pobliżu. Ciężarówka napastnika blokowała drogę przejazdu. Oprawca szybko wsiadł do swojego pojazdu i czym prędzej odjechał. Wtedy kobieta wysiadła ze swojego samochodu i obejrzała opony. Żadna z nich nie była przebita. Między kobietą z Kornisz a sprawą Pameli Webb śledczy nie znaleźli żadnych innych powiązań, choć podobieństwa są bardzo zastanawiające. Czy to mógł być mężczyzna, który pozbawiał życia wszystkie ofiary, o których opowiadam? Czy to... Taki miał modus operandi, udawanie miłego i uczynnego obywatela, który ciemną nocą pomaga kobietom w opałach. Być może Pamela faktycznie przebiła oponę na jakimś wyboju i widząc samotną 32-latkę na poboczu, poczuł jakby święta w tym roku przyszły wcześniej. Incydenty, o których dowiedzieli się śledczy z bazy WICAP, miały miejsce w tej samej okolicy. Dzieliło je 65 kilometrów. By dostać się do miejsca, w którym napastnik znalazł Pamelę, musiał poświęcić znacznie więcej czasu i przemierzyć więcej kilometrów. Ale przecież znamy już przypadki seryjnych sprawców, którzy, czy to po kłótni z partnerami, partnerkami, czy żeby oczyścić umysł, siadali za kierownicą swoich samochodów i jechali prosto przed siebie. Takim przykładem jazdy po kłótni jest chociażby Patrick Kearney. Z kolei Sprawcą, który poznawał okolice, czy jeździł w delegacje, bardzo często jeździł w delegacje, był na przykład Randy Kraft, chociaż ich ofiary były zgoła inne. Śledczy do mnie mają, że Pamela, razem z dwiema kobietami o których wspomniałam była ofiarą nieuchwytnego do dzisiaj sprawcy zwanego sprawcą z Connecticut River. Ma on na swoim koncie wiele ofiar znanych oraz tych o nieustalonej do dzisiaj tożsamości. Według śledczych działał na przełomie lat 1987-1988, a zbrodnie miały ustać po spotkaniu z Jane Borowski, która przeżyła jego napaść. Obszarem polowań była droga I-91 w New Hampshire i w Vermont. Autostrada międzystanowa I-91 łączy się w mieście New Haven z I-95, którą poruszała się Pamela. W taki sposób ścieżki działającego w okolicy Connecticut River mogły połączyć się ze ścieżkami ofiary. Pierwsza zbrodnia, powiązana z niezidentyfikowanym do dzisiaj sprawcą, miała miejsce w 1978 roku, blisko 10 lat przed porwaniem Pameli. Zbrodnia ta powiązana jest jednak z inną trasą. Istnieje jednak bardzo dużo podobieństw między śmiercią Catherine Millican a zniknięciem Pameli. Wiele kobiet zostało znalezionych w pobliżu miejsc postojowych przy I-91. Ewidentnie krótko przed śmiercią podróżowały autostopem wzdłuż tej autostrady. Dużej części z nich zadano cios w szyję, tak jak Jane Borowski. Ciało Pameli było w zaawansowanym rozkładzie, ale śledczy nie wykluczają, że sprawca mógł i jej zadać taki cios. Śmierć Pameli początkowo przypisywana była także sprawcy z autostrady New Bedford ten, także niezidentyfikowany do dzisiaj napastnik, działający w latach 1988-1989 w New Bedford w stanie Massachusetts ma na swoim koncie dziewięć śmierci i dwa zaginięcia. Jego ofiarami były kobiety pracujące na ulicach lub mające problemy z okiełznaniem swoich nałogów. Zabierał je z New Bedford Zwłoki odnajdowano w okolicznych miastach w stanie Massachusetts, wzdłuż ród 140. Ostatecznie śledczy stwierdzają, że Pamela nie mogła być ofiarą sprawcy z New Bedford. I jeśli chodzi o sprawcę z nad Connecticut River, to tak się akurat zdarzyło, że wcześniej już przygotowałam podcast o. W tym napastniku i teraz powinien Wam się wyświetlić w prawym górnym rogu, bądź jeśli macie chęć odświeżyć sprawę, no to podlinkuję ją w opisie tego materiału. Wracając do sprawy Pameli, kolejnym podejrzanym, który tym razem jest znany, był kierowca ciężarówki James Robert Cruise Jr. W 1993 roku mężczyzna został skazany za pozbawienie życia 17-letniej Dawn Mary Birnbaum. Nastolatka uciekła z niesławnej szkoły Elan w stanie Maine. Została porwana przez Kriusa na jego trasie przejazdu. Dawn przez wiele miesięcy znana była jako Spring Dawn, zanim udało się przywrócić jej tożsamość. Śledczy prowadzący sprawę Pameli wyjaśnił, że dopóki nie uda im się poznać przyczyny śmierci, nie powinno się łączyć Kryusa ze śmiercią 32-latki. Dodatkowo dowody nie łączą mężczyzny z panną Webb. Kolejnym podejrzanym jest John Wayne Boyer, znany jako Long Haul Territory Killer. Patrząc na trasy, którymi Bojer zazwyczaj się poruszał, wydaje się, że nie przyjeżdżał często do Nowej Anglii, ale jednak śledczy nie wykluczali, że mogła być taka możliwość, że się pojawiał. Jeszcze jednym podejrzanym, który ma twarz oraz dane osobowe, jest Jeffrey Hass. Po czasie na światło dzienne wyszła informacja, że funkcjonariusz widział samochód Pameli nie tylko o godzinie 20:30. Ale także przed północą 1 lipca. Auto miało włączone światła awaryjne i otwartą klapę bagażnika. Niedaleko leżało koło zapasowe. Funkcjonariusz nie widział nikogo w pobliżu. Z jakiegoś powodu has nie zatrzymał się i kontynuował patrol na autostradzie. Mężczyzna ten został zwolniony z pracy ze względu na zatajanie ważnych informacji i fałszowanie raportu policji stanowej. Rodzice Pameli złożyli pozew sądowy, w którym stwierdzili, że gdyby Has sprawdził pojazd, gdy po raz pierwszy go zobaczył, mogłoby to zapobiec napaści dokonanej na ich córce. W maju 1999 roku sprawa cywilna przeciw funkcjonariuszowi trafia do sądu najwyższego stanu Maine w Portland. Sędzia orzeka jednak, że has jest niewinny. Niezatrzymanie się i niezbadanie samochodu nie jest przestępstwem. Jest to jedynie jedynie w cudzysłowie naruszenie procedury policji stanowej, za które has został ukarany dyscyplinarnie. Teza o zapobieżeniu uprowadzeniu to czysta spekulacja. Dodatkowo rodzinie odmówiono wglądu do raportów policyjnych i dokumentów, ponieważ śledztwo nadal było otwarte. Kolejną sprawą, w której upatrywane jest podobieństwo do sprawy Pameli, jest zaginięcie mori Murray. W przypadku tej drugiej także przewija się nazwa międzystanowej autostrady i 91. Przed zniknięciem obie kobiety miały problemy z samochodem. Ciała albo żywej mory nie udało się odnaleźć do dnia dzisiejszego. Co prawda, Pamela nie została porwana w Maine, ale jej zwłoki znaleziono w New Hampshire, w miejscu gdzie zaginęła mora i wiele innych kobiet. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, do dziś dnia nikt nie wie, co stało się z zaginioną w 2004 roku 21-latką. Wygląda to tak, jakby po prostu zniknęła bez śladu. Jeśli wszystkie te sprawy były ze sobą powiązane, to oznaczałoby, że seryjny sprawca porywa kobiety wzdłuż dróg międzystanowych od ponad 30 lat. Poluje na kobiety bezbronne, na kobiety samotne, na poboczu drogi i w ciemności. Nie chcę być czarnowidzem, ale po tak długim czasie od zbrodni i niewykrycia sprawcy Mało prawdopodobnym jest, żeby znaleźć tę osobę, tego oprawcę i rozwikłać to, co niewyjaśnione. I ostatnią sprawą, z którą może być powiązana Pamela jest zaginięcie Briany Maitland. Ta młoda kobieta zaginęła miesiąc po maturze, 19 marca 2004 roku w Burlington w stanie Vermont. To, co łączyło Brianę i Pamelę, to porzucony samochód. W 2004 roku FBI opublikowało mapę seryjnych zabójstw na autostradach, wraz ze szczegółami ponad 500 nierozwiązanych spraw dotyczących głównie kobiet, których ciała znaleziono wzdłuż autostrad albo tras często uczęszczanych przez kierowców ciężarówek długodystansowych. Morderstwo Pameli miało miejsce ponad 30 lat temu. A kiedy od zbrodni mija tyle czasu, to zazwyczaj oznacza to, że sprawa nigdy nie zostanie rozwiązana. Aczkolwiek rozwój technologii ma miejsce cały czas i przed obliczem sądu stawiani są tacy oprawcy, jak na przykład David Vincent Sinopoli, który 46 lat wcześniej pozbawił życia 19-letnią Lindę. On sam w chwili dokonywania zbrodni był starszy zaledwie o 2 lata od ofiary. W dzisiejszych czasach nie jest tak łatwo popełnić zbrodnię. Napastnik, który pozbawił życia Pamele, jeśli założymy, że zaatakował w roku 1978 i wtedy miał dwadzieścia kilka lat, dzisiaj jest mężczyzną w okolicach siedemdziesiątki. Kolokwialnie mówiąc, napastnik jest za stary, żeby zadziałać dziś niepostrzeżenie. Na żadnym z miejsc zbrodni nie pozostawił swojego DNA. Albo był tak przebiegły, albo miał tak rozległą wiedzę, albo tyle szczęścia, że śledczy po prostu przeoczyli istotne dowody. Sprawca, jeśli jeszcze nie umarł i nie zabrał swoich tajemnic do grobu, to jest już raczej w podeszłym wieku. Chociaż zawsze pozostaje nam jeszcze liczyć na to mityczne wyznanie na łożu śmierci, kiedy podstarzały oprawca poczuje, jeśli podstarzały oprawca, wtedy poczuje chęć oczyszczenia sumienia. Być może są jeszcze inne ofiary tego sprawcy, które nie zostały połączone z tą sprawą, albo zwłoki nieodnalezione w lasach Maine, New Hampshire i Connecticut, które mogłyby rzucić więcej światła na tę sprawę. Czy ten człowiek nadal żyje? Czy był przykładnym mężem, ojcem, dziadkiem? Jak często ta ciemna strona jego duszy brała nad nim górę? I z przykładnego doktora Jackilla stawał się Mr. Hydem? Mam nadzieję, że kiedyś poznamy odpowiedzi na te pytania. A tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Dziękuję bardzo moim wspierającym, dzięki którym podcasty mogą się ukazywać teraz nieco częściej. Zachęcam Was do zostawienia łapki, subskrypcji, komentarza ponieważ ostatnio YouTube troszeczkę przycina mi zasięgi z racji nieregularności wrzucania materiałów. No i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!